Hejka moi drodzy, z tej strony Deseo, witam was w kolejnym odcinku serii Fading Lady 2 Custom do Tomb Raider, jest ze mną oczywiście Torgus. Siemka, masakra, od razu jak wejdziesz do pokoju uważaj. Okej. Kolce, aha, ściany, dramat. No, ja ogólnie mogę powiedzieć na początku odcinka, mam cały czas pyrkające życie. Jak ja przetrwam ten level bez apteczki, to będzie sztos. Mhm. Są jakieś przyciski, nie wiem czy widzisz, nie? No jest, za tymi kulcami, nie? Mhm. Taki po prawej. I tam naprzeciwko też był jeden. Ale co to robi? Ej, to nie jest wcale jakieś trudne bardzo. No nie, nie. Okej. Okay. A ich jest tu więcej chyba. Chyba cztery są te przyciski, wiesz? Mhm. A czego my w ogóle w tych salach szukamy, bo ja nie czaję za bardzo. No ja też nie, ja nie pamiętam co się stało w ogóle w tych poprzednich właśnie salach. No właśnie, znaczy my jedną tylko wyhaczyliśmy, nie? Mhm. Chyba. Czy dwie, już nie pamiętam. Nie no, dwie zrobiliśmy na dole. Tak? A, tą z Manki i tą z tymi takimi po drabince, co tam miałaś problem, nie? No. No dobra, aha, to my dźwignię przeciągamy, no dobra. Mam trzy, jeszcze jeden. Ja mam dwie. Tylko kurde, powiem ci, że ja nie pamiętam, które kombinacje używaliśmy. Kurde, nadziewam się na te kolce, no. Teraz mam. O Jezu, jeszcze mnie to zraniło, seriously. Nie, ja chcę to za szybko zrobić. Spokojnie, spokojnie. I cztery. I dźwignia się otworzy pewnie. Coś, jakieś drzwi się otworzyło. Tam z dźwignią. Chyba. Bo widziałem za szkłem. Nie, Deseo, po prostu już mam rage'a na samym początku! Co się dzieje? No cały czas mnie zabijają, nie kolce, jak nie urok, to sraka. No, dźwignia się otworzyła, faktycznie. Ale będę mieć rage'a, ale okazała będę mieć rage'a. Okazała się... coś. Ale jeszcze się nic nie stało. Znaczy no, przy drabince jakaś pewnie kratka, okay, klapa. Ale dobra, jeszcze ona się nie otwiera, no bo my nie mamy jeszcze jednych drzwi zaliczonych. Ostatniej, no, ale wiesz co, Deseo, to weź wyhacz może, która kombinacja teraz do tych ostatnich drzwi, bo ja nie pamiętam, z których my żeśmy tam korzystali, a z których nie. Bo nie robiliśmy tego po kolei na pewno. Wydaje mi się, że my tam skakaliśmy po tych kombinacjach. Dobra, mam otwarte. Tak? Mhm. Dobra, czekaj, ostatni przycisk. Po prostu to się nadaje do podtarcia dupy, co ja tu robię. Zapamiętaj, którą dźwignię mam okay, tam przekręcić, otworzyło dobra? Się. Mhm. I klapa się chyba otwiera, nie wiem, czy ona nie jest właśnie w tym tutaj pomieszczeniu. Ale tu się a, zamknęło. Dobra, to jest ta klapa taka na górze w suficie, no, przy drabince. Wow. Aha, wybuchło mi wszystko, no dobra. Dobra, jaka kombinacja otwiera te drzwi ostatnie? Musisz mi powiedzieć, bo ja nie wiem, którą mam dźwignię przeciągnąć. Pierwsza i ostatnia ma być na dole chyba? Pierwsza, ale ostatnia mówisz o tym roomie, nie? Nie, no mówię o tych trzech. Dobra, czyli pierwsza, a ostatnia na dole. A tamto ma być odhaczone, ten room, czy coś to tam było. No zmień to po prostu. No dobra, okej. Okay. Mhm. Wiesz co, no ale jest. No jest, tutaj. Otworzyło się. Ale otworzyła się ta klapa? Weszłaś tam? Poczekaj. Czemu tak, to się tylko... za mną zamknęło? No właśnie, to mnie martwi, nie wiem o co chodzi. Ale nie, w tym pomieszczeniu mnie zamknęło. O tym mówisz? No. Czy klapa się za tobą zamknęła? No zobaczysz sobie zaraz, co się stało. No zamknęły się drzwi, jak ja mam tutaj stąd wyjść teraz? Nie czaję za bardzo. A że tu, no a dobra, a ta komódka? Nic. A łóżko? A w suficie tu nic nie ma? Żeby tu nie było klap takiej klapy, którą się rączkami, wiesz, otwiera. Wiesz, o co chodzi? O, jest! Widzę! Gdzie? Przy tej komodzie właśnie. Jak zapalisz flary, to widać takie kółeczko do chwycenia, nie? Na otwarcie klapy. Przy komodzie. I na sufit spójrz. Dobra, mam. No i tu jest dźwignia i otworzy nam wyjście, okej. Okay. Bo ja myślałem, że ty weszłaś tam już na górę i ta klapa się za tobą zamknęła. Nie, no co ty. A ty mówiłaś o tym pomieszczeniu, okej. Okay.
Natomiast tam na dole my żeśmy to obszukali tam wszystko? Tak. A w tej wodzie pływaliśmy? Bo ja nie kojarzę. Tak? Pływaliśmy. Znaczy, w tej wodzie? W której wodzie? Tutaj na samym dole. Zanim jak skoczysz jeszcze na drabinkę tam na klapę otwartą, to na samym dole jest jeszcze woda. Nie wiem. Skakujemy tam, czy idziemy do tej klapy? Nie, ja tam nie wskakuję, mam to. Aha. Okej. Okay. Ja nie wiem, czy myśmy tam płynęli. W ogóle tam była woda wtedy? Nie wiem, może... Nie, była chyba, była. Tu jest jakiś łańcuch, desełko. Desełko, masełko. Jezu, czy ja mogę odpalić flarę tempadzido? Nie wiem, gdzie ja mam iść. Dobra, idę na lewo. Czy to się ze sobą łączy, czy nie? O, shit! No właśnie. Dobra, pozbyłem się go z granatnika. Ale dlaczego mi zabiera życie? No właśnie, chyba też mi zabrało. O co chodzi? Nie wiem, czy ja to zasejwowałam w ogóle. No zabrało mi życie bez sensu. No, ale ja mam taki piksel, że dla mnie, wiesz, wszystko... Każdy piksel się życzy. Ej, no zabiera mi życie ten granatnik, pomimo tego, że jestem daleko. Bez sensu. I dlaczego ona... Ale mogę z kuszy na przykład? Nie, to jest rewolwer. Ale ta kusza też ma eksplozywy, mogę tak? Mogę z kuszy normalnie... Nie, nie mogę. Dramat. Teraz ciul nie idzie? No bez sensu, nie rozumiem tego. O, dobra, nie zabrało mi teraz, okej. Okay. Mam nadzieję, że ten łańcuch też mnie nie tknął. Czy to jest do podniesienia? No zabiera mi, czemu jak ja strzelam z tego granatnika, to mi zabiera HP? No też mi też zabiera. Tak, ale wiesz co, ja strzeliłem i od razu odskoczyłem w bok. I mi nie zabrało. Tylko, no musisz uważać, żeby w ten łańcuch nie wpaść, nie? Jak skoczysz w bok. No nie, zabiera mi HP. Zabiera ci, no to mi teraz nie zabrało jakimś cudem. Ale też miałem kilka prób do tego. Kilka podejść. Masakra. Dobra, jak chcesz, to możesz spróbować zabrać tą butelkę i wiesz, i dzida, nie? I olać go. Tylko żeby cię nie dotknął, nie? Bo cię zatruje. No i słuchaj, idę na linię. Balansowanie na linię tu jest. Mhm. Okej, okay, zabieram. A zabiłaś go w końcu? Tak, zabiłam. Jezu, ale jakie widoki, wow. Ej, nawet nie są aż takie piksele, ci powiem. Ładnie to jest zrobione. Kojarzy mi się trochę to z Uncharted. Ty pewnie nie grałaś, nie? No właśnie, ja nie grałam nigdy w Uncharted. A chciałabyś? Będziesz nagrywać na przykład, czy nie? Nigdy w ogóle ja się nie interesowałam tą serią. Wiem, że wszyscy się tym jarają, ale nie mam jakby dostępu, tak? Mam PS4, ale ja nie wiem, czy na PS... Znaczy wiem, że jedynka w ogóle chyba jest tylko na PS3, tak? Nie, na PS4 jest. Jest cała trylogia, jedynka, dwójka, trójka, zremasterowana. Tak, bo ja mam, ja normalnie grałem w jedynkę na czwórce. No to niewykluczone, że kiedyś nagram. No, desełko, powiem ci, że to jest sztosik, więc musisz. Jeżeli, wiesz, lubisz takie klimaty, a wiem, że lubisz, no to musisz zagrać. Według mnie to jest dużo lepsze niż nowe Tomb Raidery. No, zdecydowanie. Hit. Ej, o co chodzi z tą dźwignią tu na ścianę? Ale to było dziwne. A, to jest w ogóle kostek, którego dotknęłam. Tak, ale powiem ci, że... Nie czaję za bardzo... Tam się dało wyżej wejść? Nie dało się chyba. Dobra, nieważne. Dziwne to było. Taka drabinka, która się w pewnym momencie urwała i potem dźwignia naścienna. Zobaczysz to zaraz. Okej. Aha. Czy my wróciliśmy? Ej... Dobra, my wróciliśmy. My tu byliśmy w poprzednim odcinku chyba. Kojarzę to pomieszczenie. Zrobiłeś tą dźwignię, nie? Tak. I otwiera się przejście, nie? Zabrało ci trochę HP? Właśnie chyba nie. No mi delikatnie zabrało. Jako. To może zabrało, tylko ja nie zauważyłem. Możliwe. Bo tobie i tak mryga, tak? No i mi i tak mryga, nie? Dobra, jest jakaś notatka. A ta mumia, czy to coś, to wychodzi stąd? Jezu, tak, niestety, tak. Ej, ale zaraz mi się granatnik skończy, idąc z takim... No, wiesz... ej, ale tutaj są jakieś wagi w ogóle. Jesteś tu? Tak. I mamy w sumie te dwa wazony, wiesz o tym, mamy large i small. Wiesz o tym, do przelewania, nie wiem, czy zauważyłaś.
Nie zauważyłam, ale już teraz wiem. Jest troszkę dramat, bo... Mi nie wyszła ta mumia, więc niech nie wychodzi. No ja chyba to wczytam, bo mi wyszła, ja strzeliłem w nią i zabrało mi HP, bo oczywiście ten granat niech zabiera HP. Tylko ta mumia zostawiała apteczkę, więc tam nie wiem, czy chcesz. Dobra, idę za Kotarę, bo widziałem, że da się przejść. No tak, no i właśnie mówię, że tutaj są te... A, i tu jest ta waga. No dobra, ale to... No to tu mamy wodę, no ale ile ja mam nalewać w ogóle tego? Jezu, co ten ogień, on mnie podpali? Mam nadzieję, że ten ogień nie podpala ten taki. Podpala. No dobra, a gdzie tu masz wodę? To jest wszędzie lawa. No w środku masz taką jakby krew. O, shit. No dobra. No, poczekaj, a co tu jest w ogóle? Jakieś monety? To jest jakaś podpowiedź? Nie, wszędzie są monety. Ja pierdzielę, nie wiem o co chodzi. A, dobra, masz na górze, nad wagami. No. 2, 1, 4, widzisz? Już patrzę. No. 2, 1, 4? Tak. A jest! No to dobra, czekaj, to no dobra. Dwójkę chyba ma. Dwójkę mam. Ale te ognie będą irytujące. Dobra, to było tak chyba, że się nalewało zawsze do dużego, nie? I się przelewało potem do małego jakoś tak. No. No dobra, no to mam dwójkę też. Dwójkę mam. No dwójka jest chyba taka... Dwójka jest najprostsza, tak. Czwórka będzie chyba najgorsza. Jezu, ale powiem ci, że specjalnie jeszcze dali te tutaj dziurki z lawą, żeby się, wiesz... No. Wpieprzyć. No dobra, jedną mam. Oj, otworzyło się coś od razu. Coś się od razu otworzyło, Ale dobra, ja nalewam od razu wszystko, bo to wiesz... Nie ma co się pitolić. Tylko ten ogień mnie irytuje na środku, wiesz? I mnie podpala oczywiście. Jeszcze mi się budzik odpalił na telefonie. Czemu mnie podpala, jak ja stoję od tego daleko? Dobra, teraz co tam było? Jeden też, tak? Musimy nalać. Ej, a jak zrobić jeden? No dobra, będę miał cztery. Cztery też są proste. A nie, nie będę mieć cztery. Desełko, bo ja nie wiem jak to nalewać. Mam jeden, ale nie wiem jak to zrobiłam. Dobra, mam trzy i mam dwa. I co teraz mam z tym zrobić? Poczekaj, mam to wylać, a to co? Co z tym wtedy? Dobra, wylewamy to. To zrobimy combine. Tu zrobimy use. No dobra, będę mieć cztery, okej. To cztery. A ty zrobiłaś jeden, okej. Ja jeden, nie wiem jak cztery, zaraz zobaczę. Nie wiem, dobra, mam cztery na razie. No to teraz kombinuję. A, pod tym ja się nie zapalam akurat. Dobra, tu jest taki safe spot, ci powiem. No! Jest taki jeden moment. Okej, okay, use. A teraz jak zrobić ten jeden? Dobra, jakaś klapa się otworzyła. Ja w ogóle, ja nie zapamiętam, gdzie to się otwiera, więc... Ja też nie. Jest dramat. Ja się teraz skupiam na tym, żeby to cholerstwo tutaj... No ja jeszcze muszę jeden zrobić. Czekaj, no tu mam trzy. Co mi to dało w ogóle? Tu mam trzy, czyli... Dobra, wiem jak zrobić jeden. Teraz to nalewamy. No. I to kombine z tym. I co, mam jeden? Mam jeden. Dobra, będę mieć wszystko. Tylko jeszcze muszę to nalać. Powiem ci, że nie wiem jak te cztery zrobić. Poczekaj, naleję i spróbuję ci pomóc. Nie, poczekaj, ja spróbuję tutaj ogarnąć temat. Dwa mam. Jezus, Jezu, to się zadziało. Dobra, czekaj, zapiszę Plus, to sobie. Wylej to. Wydaje mi się, że tak, do dużego, potem przelewasz do małego, mały wylewasz. Czekaj, no mam na razie dwa, które przelewam teraz do małego. Tak, potem nalewasz do dużego i przelewasz do małego. Jeden litr jakby przelejesz, czyli cztery ci zostaną w dużym. Czaisz? Tak. Dobra, tylko ja chcę się stąd wydostać teraz, dobra. A te ognie mi oczywiście nie pozwalają. No i oczywiście, że się podpaliłem. A mogę to przebiec dookoła?
O, super. Bardzo mnie to cieszy. No. Aha, i tu się otworzyło. No dobra, obok tej mumii. Jakieś jeszcze klapy, jaka klapa, jakieś drzwi, pamiętam. Tak, to wszystko widzę, jest połączone. Drzwi się otworzyły, zaraz naprzeciwko widzę tą... Oh shit, oh shit. Gdzie ja? No, waleczka. Aha. Co on robi za jakieś wygibasy? Ja pierdzielę. Przeszedłeś przez te drzwi teraz, rozumiem, tak? Tak, 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 tak. No i przygotuj sobie broń najlepiej. Okej, okay, a jak, znaczy jaką broń? Wiesz co, no jakąkolwiek. Znaczy ja atakuję z shotguna akurat, nie chcę marnować tego. Ale nie, w sensie to nie jest nic takiego, żeby wybuchowy. Nie, było, właśnie no? Chyba można... Tak, da się go zabić normalnie na luzie. To jest pirat po prostu, nie? Nie, on mnie strasznie irytuje, on strasznie żre. Rżnie, myślałem, że powiesz. Rżnie też. Dobra, ja muszę to przetrwać na tym pikslu. Ej, jak ja mam zrobić te kolce, bo ja nie wiem. Ej, no tych kolców się nie... A, dobra, tam jest główka chyba. Chociaż my w nią już strzelaliśmy chyba, to jest ta taka wcześniejsza. Czy nie? Nie, no to bez sensu jest. Boże, larwo, co ty robisz? Chyba, pójdziemy że... na górę po tej drabince, tak? Wiesz co, a przeszłaś ten most z kolcami? Tak. Przeskoczyłaś to normalnie, czy na rączkach? Nie, na rączkach. A, na rączkach, okej. Okay. Bo ja próbowałem to przeskoczyć i cały czas mnie zabijało, nie? A, czaję. A ty oczywiście nic nie powiesz, tylko potem jesteś daleko. A to ja myślałam, że ty już to przelazł. O nie, nie, o nie, a ja to pomijam. To mumię. No, pominęłaś tą mumię? A... Czy zabiłaś nie, ją? Nie, zabiłam ją. Z granatnika? Zabiłam, tak. O ty. Ale zabrało mi trochę chapa. A tu na dole, znaczy na górze coś jest? Osuszyliśmy tą, słuchaj, salę taką główną. Tą główną, okej. Okay. To jest w ogóle jakiś typek. No, leży sobie taki ranny. Good lord. Dobra, nie czytam tego. Te notatki są bez sensu. A mogę coś z tym typkiem zrobić? Właśnie nie wiem. Dobra, przycisk tylko klikam i tyle. Kliknęłam też przycisk i ci powiem, że nie wiem. Bo my tam zrzucaliśmy, pamiętam, na dół te takie... Teraz widzę na cutscence, to pamiętasz? Zrzucaliśmy coś do wody. No, pamiętam. Mhm. Tak, tylko co teraz, słuchaj? No wracamy się chyba, nie? Bo tam, gdzie osuszyliśmy, aha, ona powiedziała były coś tam. Ona chyba powiedziała, że musimy zejść na dół, tak mi się wydaje. Dobrze usłyszała? Czekaj, ja nie słyszę, żeby coś mówiła. Ale jak mamy zejść na dół? Dlaczego ja, ona mi nic nie powiedziała, nie wiem. Wyszedłeś na most z powrotem? A nie, jeszcze nie, jeszcze tu patrzę, bo tu jakieś takie dziwne coś zadziało się, takie światełko pyrka. Gdzie masz światełko pyrkające? A no tam, na górze przy tym przycisku. O, czekaj. Jezu, jak się przestraszyłem tych kolców. Tak, powiedziała, że długa droga na dół, nie? No właśnie, ale jak że to będzie zejść? Długa droga na dół. Hmm. Czyli zupełnie cały czas wracamy się tak jak ten? Ale to by było bez sensu. Trochę lipa, muszę ci powiedzieć. No lipa, ale serio to by było aż tak? A czekaj, a co to za dziwna tekstura? Czekaj, 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 tu coś widzę. A nie, dobra, nie, jednak nie. A czekaj, mogę zrobić tak? Aha, ginę. Dobra, spoko. Tam byłaby alternatywa, ale ja mam za mało życia, bo ginę, nie? Spadając, wiesz o co chodzi? No, wiem, wiem. No bo tu jest łańcuch, tu są te daszki, dałoby radę... Dobra, wracam normalnie po Bożemu, no bo co? Tak, ale to wracanie po Bożemu to też nie jest takie po Bożemu, zobaczysz zaraz o co chodzi dokładnie. To wcale nie jest takie proste. Tak? No schodzę teraz na dół. O Jezu, nie mogę tu stracić życia, co się hello. Dzieje w ogóle. Ej, no ale ja tu ginę! No właśnie o to chodzi, o tym właśnie mówię, wiesz? Ale ty i tak masz więcej HP, ty nie powinnaś tu ginąć. No nie ginę, no ale wiesz. Ale co wiem? Ale bez sensu. Nie, nie wiem o co chodzi, bo ja tu zginę schodząc stąd. No mi już strasznie, jak ja bym tak się opuściła, wiesz, na łapkach, no to ja mi mryga po prostu HP.
No a ja ginę! Ja nie chcę deseo, ja chcę to scheatować, daj mi cornerbaga jakiegoś tu. Nie ma. No ale to jest nie fair, że spadając ja muszę stracić życie. No. No nie, ja tego nie zrobię. Nie, desełko, ja nie chcę tej apteczki tu brać. Ale... Ja kończę ten custom w tym momencie. No ja ci powiem coś, że chyba, bo dwoje jesteśmy w czarnej dupie, bo... No ale tobie pyrka, a nie musisz wziąć... A nieważne. Wziąć apteczkę. Bierz tą apteczkę, nie przedłużaj. Nie! Ja tam skoczę jakoś, kuźwa, tu są schody. Skoczę tak pod ukosem i może się uda. Trzeba se radzić. No dobrze. O! Przeżyłem! Ja pierdzielę, ale mam jeszcze mniejszy piksel niż wcześniej. Ale jak to żeś to zrobił? No, na takie schody skoczyłem, tak po skosie, nie wiem, z rączkami wysuniętymi i ona jakoś tak, wiesz, nie straciła aż tak dużo. Aha, rozumiem. A też tak robisz? Czytujesz? Nie. Czekaj, ale mam jeszcze no, niżej jest zejść? Jest jeszcze niżej, właśnie. O, to się rozchodzi. Dobra, o Boże. Dobra, przeżyłem to, ale chyba jeszcze mam mniej. Nie skomentuję tego. I co teraz po tym manki takim się szło? Idziemy tam po takim manki? Desełko. No. Tam są takie kolce chyba, nie? Tak, ale no to ja idę manki, nie idę tym mostem. Przechodzę to górą. Przeszedłeś tutaj jeszcze niżej jedno pięterko, prawda? Znaczy, no na razie idę po manki, ale to źle? No ale zszedłeś jeszcze raz piętro niżej. Tak, piętro i manki niżej. Idziesz tak jak ja teraz, tam gdzie masz te takie jakby kolce. Są tak? Kolce no, pode mną, no, tak. No, to tak. No, 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 no. I jestem po drugiej stronie w jakiejś wieży, nie? I okno to jest wybite, tak, nie? Tak, tak, tak. No to cały czas po prostu w dół. Bo skoro no, ona już zapowiedziała, że długa droga w dół, no to znaczy, że długa droga w dół, no i tyle. No dobra, ale ja już nie pamiętam, jak tu się szło dalej. Nie wiem, idę po manki. Tu schody są w ogóle rozwalone, nie, no to nie tędy. Ja pierdzielę, jak będę się musiał jeszcze gdzieś opuścić. Pyrka mi życia. Ale ja jestem w dupie, bo mi tak pyrka, że ja mam praktycznie ledwo widoczny ten, wiesz, piksel życia. Nie no, tu była dźwignia, nie wiem jak zejść na dół, o co chodzi. Pokaż. A, bo my tu na rączkach jakoś, czekaj, coś tu było takiego, że na rączkach coś było. Ale jak? No nie możemy normalnie po prostu przeskoczyć tam za te i już. Nie wiem o co chodzi. Poczekaj. Za te. Poczekaj, no, no jest tutaj, okej. No dobra, też jestem gdzieś. No za te barierki, nie? No, ale nie straciłaś nic życia? Nie. A nie, nie wiem. O i tak mi mrygo, więc ja tego nie widzę. Okej, okay, no tutaj dobra. Jeszcze jestem. Niżej. Jestem już na samym dole. No. I jakoś to będzie. No i po tych schodach teraz, nie? To są takie schodki. I tam ja pamiętam, że w tej... No, spoko. Ale chyba nie straciłem życia, dobra, powiedzmy. I tu na dole pamiętam, że była dźwignia. O, jest nawet, dobra. Jest dźwignia do pociągnięcia. Wcześniej nie mogliśmy jej pociągnąć, no bo oczywiście, wiesz, nie, była woda. I otworzyło się przejście, ale gdzie to przejście? Pokazać mi, gdzie ta dźwignia. Ej, gdzie to przejście? To gdzieś tu, na dole? Tu jest dźwignia. No nie, muszę zobaczyć, już ciągam, to ci powiem. To było obok jakiejś drabinki. Patrzę. Ja tego nie pamiętam. A to nie jest tutaj A, wyżej? To jest tam... Tak, to jest nad nami, no to... nad tą dźwignią. No tak, tylko jak się tam dostać teraz? No nie wiem, to jest taki blok, ale on jest za wysoki. A, dobra. Tam, gdzie masz otwarte przejście. Aha, tu. Z tego otwartego przejścia na blok. A, skoczyć tu. A czekaj, a tam, gdzie jest otwarte przejście, nie było żadnej dźwigni takiej też? Tam, gdzie robiliśmy tu takie prądy, co nas zabierały, aż zerknę. Bo tak coś... Zerknij. No, no, może być. Może coś być. Bo to było tam. Jezu, ja już nie pamiętam fuck. Tego. Mam tam iść? Chyba tak. No, no bo skoro tutaj pułapka wyskakuje, to myślę, że tak. Ale czekaj, to idę tu. Zapisz. Ale kolce, tak? Zapisz. Dobrze. No są te kolce. O Jezu, ale ja nie chcę tej szarańczy. Desełka, ja tu zginę z tym. No tylko, że wydaje mi się, że tam była dźwignia. No one tu nie wyskakują na pewno, wiesz. No, bezcelowo, że tak to ujmę. Ale tam jeszcze jakaś pułapka jest po drodze, oprócz nich? Nie, tylko to. Poczekaj, zaraz wracam, muszę cięcia.
Spoko. Dobra, desełka sobie poszła, a ja to obczaję w tym czasie. Najwyżej mnie zabije. Dobra. No jest tu dźwignia. Desełko ma rację. Ale nie, nie wierzę w to, słuchajcie. Dobra, musimy poczekać. Okej, desełka tam jest, dźwignia, bo widziałem, jest. Nie? Mhm. No jest, tylko no... Te obrzydliwe stworzenia mnie tu zabiją, bo ja nie mogę wykorzystać apteczki. Słuchaj, jak to jest sekret, to ja to olewam, ale jak trzeba to zrobić, no to ja tu się będę męczył, nie? Raz zobaczymy. Ale wiesz co, one się trochę bagują, ci powiem. No troszkę tak, i trzeba to... O, Jezu, jesteście tu. Nie, powiem ci, że one nawet mnie chyba teraz nie tknęły, wiesz? Udało mi się idealnie to przebiec i one nawet mnie nie tknęły. No tylko nie zauważyłem, co ta dźwignia otworzyła, wiesz? Może coś mi... Ktoś mi... A! One tu wlazły za mną! Boże. Ktoś mi stuka. O nie! Przebiegłam, no bez sensu to jest, wiesz? Nie, ale one teraz, powiem ci, mamy je w głównej sali, nie? Ale przebiegłam koło tych... Kolce cię zabiłem. No. Właśnie o to chodzi. Dobra, biegam... Spinam się teraz na ten blok. I co się otworzyło, bo nie zwróciłam uwagi. Ja też nie myślałem, że ty ja zobaczysz. Ja cały czas myślę o tych krabach małych, a one, a ja nie zauważyłam. Nie wiem, coś się otworzy, jakaś kratka znowu, nie wiem. One znikną po jakimś czasie, jak myślisz? Nie wiem. Dobra, idę na tą tu drabinkę, no nie wiem. Idę tam też. Po tej drabince można w ogóle do góry jeszcze iść? Ej, jak ja mam tam? Czekaj, spróbuj jeszcze do, tam wyżej wejść, na samą górę. Nie wchodzisz na... No bo da się. Aha, i da tu, i się tu. Na samą górę, no. Poczekaj, zobaczę, może to tu się otworzyło z tej dźwigni coś. No jest otwarte tu okno, słuchaj. Dwa no, ale to nie idziemy nawet po kolei, najpierw do tego okienka tutaj, co nam się, co mamy otwarte. Ja no, idę możemy, najpierw możemy tutaj. Są jakieś ognie. Dobra. W ogóle. A wiesz co, może to był skrót od no jest... z góry, żeby zejść? To nie, nie jest wiem. Właśnie jakaś dźwignia. Co tu chodzi? Tu jest jakieś manki na suficie, widzisz? Tu jest w ogóle, tu są jakieś trumny. A tu jest zaskoczyć? W ogóle sekret, tu jest coś otwarte, to nam się nie otworzyło? To tu o, nam Boże. Się otworzyło, Boże. No jest róża, tylko ja się boję, że wyskoczą mumie, jak wezmę. Nie, no wzięłam i nic mi nie wyskoczyło. No ja nie wiem, ja się obawiam tego sekretu, wiesz? Nie wyskoczyło mi nic, w każdym bądź razie. No faktycznie nic nie wyskakuje, ale tu jest jeszcze kratka zamknięta. Widzę. A, jest dźwignia naścienna za tymi tak, ogniami tak, tak. Na górze. Mhm. No dobra, ale jak do tego manki... Ach, nie, nie, nie trzeba. No masz tam taką pochylnię w oknie. A, dobra. Jezu, ale nie lubię czegoś takiego. Nie lubię takich ogni i przechodzenia na manki, bo ja nie czuję, nie czuję dystansu. Wiesz, no, co chodzi? No wiem, ja tak samo mam. Nie wiem, kiedy mam zacząć iść, kiedy mam się zatrzymać. Tam się, słuchaj, obniżają te takie kloce i wydaje mi się, że my w te no. miejsca będziemy musieli wstawić te takie nasze... Wiem, co zrzuciliśmy do wody wtedy, tak? Tak. A ty no. już zrobiłaś tą dźwignię, tak? Tak. Boże, jaka szpeniura. A jak tam pójdziesz na samą górę, to co? No na samej górze są takie... no, Boże. Idę tam. Nie mogę się wysłowić. No, dach ogólnie. A to byliśmy jest, na tym dachu. Byliśmy na tym dachu? No. No to jakim cudem my... Tak? Tak. I skakaliśmy do tych okien tam pootwieranych tak. prawo, lewo? Tak. A no dobra, no to nie idziemy tam, okej. Okay. Ja tego nie strzeliłem, desełko. Ej, ale to tylko jedno się obniżyło, tak? Nie, miejsce, no obydwa czy... mamy obniżone. O nie, 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 ja, nie. Ja bym to teraz dała właśnie, wtrniła to tam, wiesz? Dobrze. Dobrze. Zgadzasz się. Zgadzam się, ale jestem zniesmaczony tym, że te gówna tu chodzą.
Weź się ich pozbądź. Nie, dobra, już w sumie zniknęły, dobra. Jeszcze nie no, bo jak ja miałbym tu suwać przy nich te... no. Ja mam jeszcze sekret kolejny, wiesz? A gdzie? Za tym do przesuwania tak, takie tak, przejście? Tak, tak, mhm. To nie było jakoś specjalnie ukryte. Ale może to też się otworzyło jakąś... no faktycznie. Może to się otworzyło za pomocą też jakiejś dźwigni, którą... O Boże, jeszcze cycki Lary mi pokazują. Za pomocą jakiejś dźwigni, którą żeśmy tam przeciągnęli gdzieś na górze, coś tam, tegas. Tu się coś obsunęło. No dobra, suwam. Ciekaw jestem, co się stanie, bo to jest w ogóle taki lampion tak jakby nad tym. No, ale to jest takie ma taką dziwną taką ma niebieskawą poświatę ta podłoga, taka dziwna to jest. No ma, takie glutowate to, no. Tylko tu przez te takie, aha, a przez te głazy ona tu przesunie? Tak, takie przesunęła. Skałki, kamienie, okej. No, takie no, dobra, prądy ale... się załączają. No, ale gdzie to drugie wtrynić w takim razie? No, jedno mam, no i drugie też masz zaraz obok, nie? Tak? Mhm. Okej. Okay. Czekaj, jak ja mam to popchnąć? O kurde, mam tu szkieletora. Był tam, widziałem. Leży, no. Ale na razie mi nie wstaje. Obawiam no, się, że jak... zaraz wstanie. Ja też tak myślę. No, oczywiście, no, ale jeszcze że mam granatnik. A mogłaś go pokonać jak leżał? No, pewnie tak. Dobra, ja już to prawie mam. Jezu, co to było? Dziwny dźwięk. No dobra, i to drugie jest tu. Dobra, zabijmy go może najpierw. Zaraz ci powiem, co się stanie, jak to wtrynie. Ale tu jest prosto chyba, nie? Dwa razy do przodu, czy to naokoło trzeba jakoś? Nie. Czekaj, bo mam katsenkę. Dobra. Pewnie ta brama się otworzy, główna. Chyba tak. No, zaraz ta brama tutaj obok. No, ciekaw jestem, czy to jest koniec poziomu. Nie wiem, na razie widzę jakąś książkę. Uuu. Zabrałam a to książkę nie jest ta i książka... koniec levelu. No, bo to jest ta książka, której my szukaliśmy chyba. Jakie zajebiste klimaty pirackie. Znaczy, w sensie, wiesz, plażowe. O, może tak. O Jezu, nie! Ale jak plażowe, to wiesz, czy mi się kojarzy, że będą kraby. No, może tak być. No, ja się boję. I ja myślę, że to na następny odcinek, także czekam na ciebie. Dobrze, dobrze. Ja już przesunąłem, teraz mam cutscenkę. Ja w ogóle czuję pewien taki niepokój, że pominęliśmy dużo w tym levelu. No, może bo on tak był być. Bardzo rozbudowany i mnóstwo tutaj było zakamarków. Jakieś kratki tu widzę pozamykane, nie? Więc powiem ci, że chyba dużo pominęliśmy. Może tak być. Natomiast stwierdzam fakt, że przeżyłem na tym pikselu. No widzisz, jak ładnie. No. No faktycznie plażowe klimaty. A bo my łódką się ten... Dobra. Płynęliśmy łódką. Tak. A co to za książka? Jeszcze zobaczę tylko. No nic tam nie ma. Nic nie jest zapisane w niej. Aha, to jest to New Moves? Bez sensu. Dobra, nieważne. To co, kończymy? Tak jest. Dziękujemy wam za dzisiaj. No i co, do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa. Pa, pa.